Cześć. Dzisiaj robimy coś mojego, a mianowicie iPhone 8 ze śmietnika. Może nie dosłownie ze śmietnika, ale taki los miał spotkać ten telefon. Miał zostać przeznaczony do utylizacji. A klient jakby odpuścił naprawy, telefon jest w słabym stanie. Został nam na części. Mnie coś ostatnio tknęło przy okazji pokazywania jakiegoś tam urządzenia, tego zasilacza, amperomierza od Qianli. Zrobiliśmy tu audio i ten sprzęt przeżył. I tak myślę, może coś z tego będzie. I właśnie dzisiaj spróbujemy przywrócić dawny blask temu urządzeniu. I może wyjdzie lepiej niż odsłapi albo coś w tym stylu. Więc jakby zapraszam do oglądania. Zrobimy sobie urządzenie w postaci iPhone 8, w cudzysłowie, ze śmietnika. To jest nasz sprzęt. Ja tu sobie przygotowałem parę rzeczy. Ekran, oryginał refurbowany, czyli wymieniana szybka po zbiciu. Będzie knówka, podklejka pod baterię, jakąś baterię do testów przy okazji. Jakieś dwie uszczelki. Niestety nie znalazłem białej, ale że to iPhone ze śmietnika, więc wiele nie ma co oczekiwać. Korpus jest mocno podniszczony. Urządzenie ma zamienny ekran. Touch ID jest sparowany, brakuje trochę rzeczy. Płyta została ostatnio przeze mnie naprawiona, ale reszta wygląda faktycznie niczym ze śmietnika. Albo tam mógłby ten sprzęt trafić, ale my go uratujemy. Ten sprzęt nie trafi do śmietnika, a do ponownego użytku. Nie będzie do sprzedania, będzie użytkowany, jeżeli w ogóle się uda go naprawić. Jak wspominałem, tą płytę główną już widzieliście. Ja tu ostatnio zrobiłem audio, układ audio, bo tamten był mechanicznie pokruszony. Ten jest taki trochę z rozlutu i tak dalej. Więc z tą płytą teoretycznie nie będzie trzeba nic zrobić, a wszystko skupi się na takiej, powiedzmy, kosmetyce. Ale czy tak będzie? Nie do końca mam pewność. Okaże się. Na razie zajmiemy się doprowadzeniem tego korpusu do jakiego takiego stanu, żeby można było to używać w dłuższej perspektywie czasu. Bo jak widzicie, no jest to kompletnie brudne i trzeba to doczyścić. Najpierw od zewnątrz, a potem skupimy się na wnętrzu. Jak wygląda część, powiedzmy, wizualna? No jest to ufajdane, więc trzeba to po prostu doczyścić, żeby chciało się jakoś korzystać z tego sprzętu. Tam pod szkiełkiem jest mnóstwo paprochów, naokoło też. Więc najpierw zaczniemy od oczyszczenia tego, co jest naokoło. Korpus tego telefonu chyba był refabrykowany, dlatego nie wygląda to wszystko najlepiej. Teraz wnętrze telefonu wygląda troszkę lepiej. Nie jest idealnie, ale przynajmniej nie ma takiego
pogromu. Mówiłem o tym, że korpus był refabrykowany. Z pewnością był refabrykowany. Tutaj jest jakiś klej, którym sklejona jest szyba korpusu. Dlatego między innymi to wszystko jest takie ubrudzone. Bo prawdopodobnie też nie tylko ekranem się przedostawał jakiś kurz i tak dalej, ale i właśnie przez elementy korpusu. Ramkę mamy już jako tako doczyszczoną. Wykręćmy teraz kamerę, bo tutaj jest jeszcze naprawdę srogi bajzel. Widać chyba, że pod tą szybką no jest tam bałagan. Trzeba to posprzątać, bo inaczej mały pożytek z telefonu będzie. Potrzebne są dwa wkrętaki, żeby odkręcić kamerę. Zobaczymy, jak to wygląda. Na razie brud. Czy w ogóle uda się wyciągnąć tą kamerę? Bardzo często przy refabrykacji różne dziwne rzeczy mają miejsce. Ta kamera chyba jest wklejona. No to będzie wesoło. Kamera została tu wklejona podczas wklejania szybki. Czasami się zastanawiacie, czemu wyrażam swoją jednoznaczną opinię na temat pracy innych serwisów właśnie z takich powodów. Zobaczmy, jak to zostało wykonane pod mikroskopem. Zaraz to zobaczycie, na razie wam tak pokażę jeszcze. Jak wygląda oczko kamery. Nie ma tutaj w ogóle łoża kamery. Zostało to oderwane, wklejone na jakiegoś gluta i tyle. Czyli telefon ze śmietnika, w zasadzie korpus nadaje się do śmietnika. Nie ma tutaj w tym miejscu w ogóle, no tak jak powiedziałem, łoża dla kamery tyłu. Kamerka została wklejona na jakiś silikon. I tak się trzymała, bo się trzymała. Przyszła pora na wyczyszczenie, naprawa i co, i pstro. I takie coś zostało wykonane w jakimś serwisie. Jakim? Jeżeli mnie oglądacie, w sensie jak mogę określić taki serwis, to jeżeli mnie oglądacie, to możecie się chyba domyślać, jakich słów mógłbym teraz użyć. Gdyby nie ta kamerka, to całość by była w miarę, powiedzmy, ok, a tak? Ciężka kasa za refabrykację, a tu taki numer. Ogólnie są dwie metody refabrykacji. Najczęstszą metodą, taką dość niezłą, jest wymiana szkła bez oczka kamery. Wtedy szkło jest trochę większe. Usuwa się stare szkło, kamera wraz z łożem zostaje. To jest taki wycięty kwadracik, to jest ze sobą zgrzane. To chyba czy zespawane, nawet widać, ta okrągła tuleja to jest reszka spawu. Takie kropeczki ma, to jest po prostu zgrzew spaw, mikrospaw. O, i to jest jakby jedność tak naprawdę. Szkło jest dookoła, w sensie w środku szkła, przechodzi przez środek szkła. I wtedy szkło się wymienia, a nie dotyka się łoża i zewnętrznej części kamery. Tutaj ktoś wymienił szybkę z tą częścią i tak sobie pokombinował trochę. Nie mam tej chyba niestety korpusu pod ręką do ósemki, ale mam do siódemki. I to dość podobnie wygląda. Widzicie, jest uszczelka naokoło i taki kwadracik, który jest tutaj, powiedzmy, łożem kamery. Też jest mikrospaw. A w tym telefonie naszym ktoś to po prostu wyrwał. Powinna być uszczelka, której nie ma. Zostało to wklejone na silikon. Nie ma jak się trzymać teraz, będzie latało. To jest taka no lipa. Widzicie, dlatego to zostało u nas na części, bo trudno by było cokolwiek sensownego z tym zrobić. I teraz ja w sumie nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Ten korpus, no to w sumie jest śmietnik.
miał być fajny materiał, iPhone ze śmietnika, ale chyba ten iPhone trafi do śmietnika. Tu właśnie znajduje się takie prostokątne niejako łoże, które służy do zamocowania kamery. To łoże zapewnia odpowiednią odległość kamerze, pozycjonuje ją, stabilizuje i pozwala bez problemu pracować mechanizmowi autofokus. A co jest w naszym korpusie? Po prostu dziura. Ktoś w ogóle tego elementu nie zamontował. Wklejone na silikon i co tam? Teraz się zastanawiam, co z tym zrobić. Jeszcze wam pokażę pod mikroskopem, bo to jest dość ciekawa kwestia. Widzicie? Taki mikrospaw jest wykonany tutaj. I to jest to nasze kwadratowe niejako łoże. Tutaj się wciska kamera, ona jest dociskana i to wszystko pracuje ok. Tu jest uszczelka, dzięki której się syf nie zbiera w środku. To wszystko jest naprawdę bardzo szczelne. A jak wygląda refabrykowany ekran? Dziura i wyrwane łoże kamery. Nic, tylko zapłakać. Dość dobrze, że chociaż tu jest nawalone dużo kleju, to powiedzmy od tej strony teoretycznie nic się nie dostanie, no ale widać jeszcze wyrwany klej i oczywiście szkiełko zostało krzywo wklejane. Boże. O, zobaczcie. Te otworki powinny być bardziej na górze, a są po tej stronie. I co, nawet jakbym wyrwał takie łoże, to i tak go tutaj nie wrzucę, bo tutaj no otwory nie pasują. Tu ręce opadają poniżej dupy. No i do tego chyba możecie zrozumieć moje czasami zażenowanie wyrażane bardzo bogatym słownictwem języka polskiego, nazywając lub określając pewnymi określeniami ludzi, którzy trudnią się naprawami. Przecież naprawami to jest zbyt duże słowo w tym przypadku. Nie wiem, co tutaj wymyślać. Będę kombinował. Jak coś wymyślę, to wam zademonstruję. Udało się coś wymyśleć dzięki takiej małej szlifiereczce. Wyrwałem z innego uszkodzonego korpusu szkiełko. Ktoś mi tutaj już pomógł, bo nie było takiej, powiedzmy, obrączki, więc udało się to wyrwać, obciąć i mamy łoże trochę sfatygowane, ale może da radę i ta kamerka będzie miała się w czym oprzeć. Wyciągam stare, powiedzmy, mocowanie. W sensie mocowanie to może nie, ale żeby to poprawnie zamocować, trzeba tutaj co nieco jeszcze odkręcić. Jest tutaj taka taśma z elementem, jak się nie mylę, od GPS-u. I dopiero teraz będzie można spokojnie umieścić łoże na swoim miejscu. Tam się coś jeszcze odgięło, ale to chyba nie będzie jakiś wielki problem. Tutaj po prostu przychodzi kawałek blaszki. Myślę, że to się dokręci i będzie ok. Chociaż to wszystko, wiecie, nie jest przyklejone, więc się całość ryla
dość mocno. No, liczę, że to wszystko się ułoży. Wkręty dadzą radę i przytrzymają całość. Kamera jest zamocowana we właściwym miejscu. Pytanie, czy będzie działał autofokus. Wszystko teraz tak naprawdę trzyma się na tych dwóch wkrętach. Lepiej tego nie wymyśliłem, nie mogłem wymyślać. Nic tu więcej jakbym nie dał rady zrobić. Jeszcze zastałem, że chyba wkręt pomyliłem. Bo ja tu jeszcze inny aparat rozbierałem i chyba tak. Ten wkręt powinien być właśnie chyba z tyłu. Jest dużo dłuższy. Tak. Jest ok. Oczko jest czyste. Można to składać dalej. Uruchomię to jeszcze na starym ekranie. Bateria była nieco rozładowana. Podłączyłem ładowania i się uruchamia. Albo bateria nie kontaktowała. Trudno mi powiedzieć, to jakiś, nie wiem, nie wolę nie dotykać. Jak wygląda kamera? Łapie autofokus. Łapie i działa. No działa. Jest ok. Operacja się powiodła. Teraz tak. Trzeba zaprogramować ekran. Mam tutaj nowy ekran. I zobaczymy, czy uda się zaprogramować ekran tak, żeby funkcjonował True Tone. Programator jest uniwersalny, dlatego co jakiś czas trzeba zamieniać sobie płytki. Jest to trochę upierdliwe, szczerze mówiąc, ale żeby zaprogramować True Tone w nowym ekranie na podstawie płyty głównej, potrzebujemy w sumie czterech rzeczy. Programator, płyta główna z telefonem, nowy ekran i program na komputerze JC. Mówiłem, że potrzebujemy cztery rzeczy. Kłamałem. Potrzebujemy pięciu rzeczy, bo jeszcze potrzebujemy dwóch kabli Lightning do podłączenia do źródłowego telefonu i do zaprogramowania ekranu, żeby odczytać sobie coś z tego źródłowego. Jest tutaj iPhone 8. Odczytujemy jego rzeczy. Jest MTSN i Screen Number. Zobaczymy, czy to zadziała. Podłączamy opcję tutaj. Repair Fitting. Connect. Wybieramy sobie iPhone 8 i zobaczymy, co uzyskamy. Mam tych iPhone'ów podłączonych tutaj 4. Może się zdarzyć, że to się nie uda. Oryginalny ekran został prawdopodobnie kiedyś uszkodzony i jest tutaj zamiennik, który po prostu nie funkcjonuje właściwie. Odczytało mi informacje z ekranu. Zrobimy Fix True Tone. No i właśnie jest problem. Muszę w tym momencie rozłączyć wszystkie pozostałe iPhony, czyli ten iPhone i tamten iPhone, żeby wykonać to, co chcę tutaj wykonać. I nie wiem, jak to sfilmować w tej chwili. Odłączyłem wszystko i możemy działać. Jest odczytany w tej chwili. No właśnie, wy tego nie widzicie. Mamy tutaj okienko, które odczytało informacje z tego iPhone'a. Dajemy Fix True Tone i się dzieje tak naprawdę. Cała reszta dzieje się automatycznie. I zrobione. Ekran powinien być zaprogramowany poprawnie, a jeżeli tylko frontcam jest od tego urządzenia, to będzie to funkcjonowało. Programator wyłączyć. W międzyczasie weszła jeszcze aktualizacja. Jakoś tutaj się język zmienia. Mamy po angielsku. Bardzo często wychodzą różne aktualizacje do JC. Nawet bym powiedział momentami, że za często. Ok, jeszcze jedna rzecz. Tutaj w tej chwili nie powinien być dostępny True Tone. True Tone jest niedostępny. Zaraz zobaczymy, czy się pojawi. Trzeba by było jeszcze przełożyć przednią kamerę. Przełożenie głośnika i przedniej kamery poszłoby szybko, gdyby nie to, co tutaj zastałem na tym głośniczku. Jest po prostu konkretny bajzel. Niewykluczone, że wymienię ten głośniczek, ale na potrzeby tego nagrania tylko go oczyszczę. W końcu to jest telefon ze śmietnika.
wyświetlaczu jest naprawdę niezły syf. Nowy wyświetlacz wszystkie potrzebne elementy ma założone, więc nie trzeba nic robić oprócz przełożenia części. Czasami trzeba przekładać w zależności od dostawcy. Potrzeba przełożyć jeszcze troszkę elementów, między innymi oczka kamerki i tak dalej. Tutaj nie. Ja tutaj blachy jeszcze nie będę przekładał, blachy ekranu. Najpierw chcę zobaczyć, czy to w ogóle zadziała. Jak zadziała, będziemy kombinowali dalej, czyli składali to urządzenie w kolejnych etapach, w kolejnych krokach. W sensie, widzicie, ekran ten ma blachę, ten jest tego pozbawiony. Ja zakładam tutaj tylko kamerę, żeby sprawdzić, czy zadziała TrueTone. Problem jeszcze jest w tym urządzeniu z baterią. Bardzo kiepsko trzyma się wtyk. No jeszcze jedna rzecz, Touch ID. Touch ID też przełożę, bo go tutaj praktycznie nic nie trzyma, nawet nie ma blaszki od Touch ID. Dobrze zrobiony ekran, ma wszystko na swoim miejscu, jakby ktoś pytał z was, ten akurat ekran refabrykowany jest z firmy Kate Media. Telefon się włączył. Jest TrueTone. Operacja się powiodła. Jest ok. TrueTone wrócił, więc jesteśmy w domu. Urządzenie można zacząć przygotowywać do składania. Jeszcze zobaczymy, jaka jest bateria, w jakim jest stanie. 90%, choć dość krótko, dość słabo. Coś mam wrażenie, że tutaj wtyk nie kontaktuje zbytnio. Trzeba by go jeszcze przeczyścić i tak dalej, ale ogólnie jest progres. Tylna kamera działa, front. Piękny Rafałek. Front też działa. Więc ogólnie najgorsza część za nami. Jeszcze jeden test, który jest dość istotny. Touch ID, czyli funkcjonuje. Funkcjonuje. Dotyk też działa. Warto sprawdzić przed montażem. Ja tego nie uczyniłem, chociaż nie zamontowałem jeszcze ekranu do końca. Więc myślę, że połowę rzeczy mamy wykonane. Jak widzicie, było dość trudno, szczególnie trudno było z kamerą tylną, gdzie jakiś taki, wiecie, nieodpowiedni sposób na refabrykację tylnego szkła spowodował, że mi się odechciało coś z tym zrobić, ale jakaś taka, powiedzmy, pomysłowość wzięła górę i udało się coś tutaj sklepać, dosłownie. Jestem w trakcie wymiany tego ekranu i zobaczcie, jak został wymieniony ekran. Nie zostały zdjęte ani taśmy ochronne, ani taśmy pozycjonujące. Została nałożona na to blacha, sklepane, wypadł do klienta. Full Pro. Ja mam jeszcze takiego tipa, zdradzę. Mianowicie, ja czasami nie montuję tej blachy, w sensie nie tyle, co nie montuję tej blachy, co wycieram ten klej. On przychodzi na taśmę i to czasami powoduje wiele problemów. Lepiej jak ta taśma jest, powiedzmy, luzem, więc ja ścieram ten klej, żeby nic tutaj się nie kleiło. Blachę mam przygotowaną, starłem klej, to już się nie klei. Można to zakładać. Nie wygląda to może najlepiej. Okej, jeszcze jedna rzecz. Wkręciłem jedną ze śrubek. Zanim położyłem blachę, muszę zobaczyć, która to śrubka. Ta śrubka, tą blachę będzie można tutaj odpowiednio sobie cisnąć. Okej, śrubka idzie na właściwe miejsce. I teraz pozostaje powkręcać wkręty mocujące od używania IP. Mam strasznie wyschnięte pazury. Nie wszystkie wkręty tutaj były. No ale co się da, to wkręca. To w ogóle nie wszystko było w tym telefonie, nie było blachy na przykład od Touch ID. Co ogólnie telefon ze śmietnika dopełnia uroku. Dokręcajcie mocno te śruby. One potem wraz z użytkowaniem telefonu potrafią się poluzować i to może spowodować duży problem, żeby taki ekran zdemontować. No i jak mówiłem, jednego wkrętu nie ma. No i oczywiście blachy też nie ma, jest to trochę ufyflane. To nie moja, że tak powiem, robota. Telefon ze śmietnika zobowiązuje. Wszystko to jest brudne i nie wiadomo jakie. Serwisowane też było nie wiadomo gdzie i przez kogo. Okej, ekran mamy praktycznie gotowy. Teraz pozostałoby trzeba wkręcić, ja tu mam jeszcze jakąś inną kamerkę. O właśnie, nie od tego telefonu, no ale jak działa, to spoko. Tutaj wkrętów też, z tego co pamiętam, wszystkich nie było.
wkręciłem już płytę główną, znalazłem śrubki, wkręty, uzupełniłem kilka sztuk, które gdzieś tam były potrzebne, między innymi ten wkręt tutaj pod spodem i lecimy dalej z tym wkręcaniem. Mam jeszcze jeden wkręt, chyba do ekranu będzie pasował. Nie znalazłem jeszcze wkrętów do blachy Touch ID i samej blachy też nie znalazłem. Jeszcze jednej śrubki bym przeoczył, jeden wkręt zostałby przeoczony przeze mnie, ten tutaj, który tak naprawdę trzyma elementy siateczki rozmów. Tak, ekran mamy już powiedzmy kompletny, brakuje tutaj tylko, może nie tylko, ale jeszcze antenki Wi-Fi. Też widzę, że te wkręty to wszystkie z innej parafii są dosłownie. Za długie są przede wszystkim, albo mają za szerokie łebki. Ten jest za gruby z kolei. Tu po prostu mam jakieś wkręty, które gdzieś mi zostały z innych urządzeń. Może coś się uda dobrać. Udało się. Mam potrzebne blaszki. Można składać dalej to urządzenie. Dla mnie najgorsze w takich rzeczach, w takim rzeźbieniu, bo to jest dla mnie forma rzeźby dosłownie, to są potrzebne te wszystkie drobne rzeczy. Czasami tyle czasu trzeba poświęcić na to, żeby poszukać, pójść, powybierać. Tu brakuje tego, tam brakuje tamtego. Jest po prostu masakra. Wszystko nie wiadomo skąd, brudne z jakichś demontaży, z innych iPhone'ów dosłownie, ze śmietnika. Przeczyszczone jakoś to wygląda. Jeszcze uszczelka. Niestety nie mam uszczelek odpowiedniego koloru, więc pójdzie tutaj uszczelka czarna. Dla innych rób dobrze, dla siebie na odpierdol. Mam troszkę wkrętów i blaszek. Zaraz mi się to wszystko porąbie i to dość konkretnie. O tą jedną blaszkę mi chodziło. Najważniejsza część, to może nie zupełnie najważniejsza, ale w iPhone 8 blaszka trzymająca kamerę, taśmę kamery przedniej jest właśnie taka. Doszedł taki tutaj element. W siódemce tego nie ma, niby niewiele, a tak wiele. Kolejna blaszka. To blaszka, która zasłania niejako, przykrywa niejako taśmy LCD i baterii. Na razie tej baterii nie będę wymieniał. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało i czy w ogóle będzie się to sprawowało. W sensie bateria ma niby 90% żywotności, była tutaj kiedyś wymieniana, więc może jeszcze coś będzie żyło. Przy składaniu urządzenia warto tą blaszkę docisnąć maksymalnie do przedniej kamery, żeby ta blacha nie haczyła kontroler ekranu. Okay, jeszcze jeden wkręt i zobaczymy, czy to będzie koniec. Teoretycznie tak. Uruchommy to jeszcze. I jeszcze raz, czy wszystko działa? Front cam działa. Jak widzicie, ja już tutaj nagrywam innym urządzeniem. Taptic działa. Jeszcze można zobaczyć, czy dźwięki faktycznie działają po naszej poprzedniej naprawie. Działa. Urządzenie można zamknąć. To, co będę jeszcze potrzebował, to srebrne wkręty Pentalob do zamknięcia urządzenia. I jeszcze taki jeden motyw, taki protip. Tutaj uważajcie na taśmę od ekranu. Ona lubi się przyciąć pod ekranem i to może spowodować duży problem. Warto zwrócić uwagę, czy się tam odpowiednio, powiedzmy, dobrze chowa. Jak się chowa, można docisnąć i będzie ok. Ramka niestety tego telefonu jest sfatygowana, ale dla siebie rób na odpierdol. I co, przydałoby się znaleźć jeszcze białe pentaloby. To może być nie lada wyzwanie. Urządzenie jest gotowe. Urządzenie ze śmietnika. Jednym z założeń tego, powiedzmy, pomysłu było to, żeby skorzystać ze wszystkich części z odzysku. No poza ekranem. Trudno jakby było mi
wyciągnąć ekran z jakiejś ósemki, niestety nic, nie wiem, rozbitego nie miałem, więc ekran musiałem kupić nowy. Jest to ekran oryginalny, refabrykowany, oryginalny Retina. Nie był tani, bo jego koszt w detalu to jest chyba z 200 zł, więc powiedzmy, że aż takie tanie to nie było. Więc jakby taki jedyny koszt, który poniosłem, wydając fizyczne pieniądze, to był koszt zakupu ekranu. Niestety całość była droga. Czas mojej pracy był wyjątkowo skomplikowany, przede wszystkim za sprawą kamery, która tutaj została, w sensie może nie zupełnie kamery, ale gniazda mocującego kamerę, która tutaj zostało spartolone przy refabrykacji tego panelu, w sensie backcovera, tego szkła. To zostało zrobione słabo, przez co dużo czasu zeszło na taki detal jak ogarnięcie mechanicznej części obudowy. Robotę tutaj zrobiła szlifiereczka od pana Chińczyka. Naprawdę jestem pełen szacunku dla tej precyzyjnej maszynki. Jakbyście chcieli, to w fixon.pl mają takie frezareczki. Co tu jeszcze było do zrobienia? Płyta główna, układ audio i czyszczenie. Jakbym miał to wszystko policzyć, to lepiej byłoby kupić nowe urządzenie. W sensie nowego już się nie kupi, więc jakieś używane, ale z tym jest problem, bo w podobnej jakości można kupić urządzenie na przykład w Swappie. Tutaj odwaliłem kawał roboty we własnym zakresie. Panel, no powiedzmy, licuje się, ale szału nie ma. Jest dość mocno sfatygowany. Ranty są obite. Obudowa też jest poobijana. No, lekkiego życia to nie miało. Ale powiedzmy, jest jak nowy, dosłownie. A w środku też nerąbane. Czyli jak widzicie, tak może powstać, może, nie mówię, że tak powstaje, bo nie mam takiej wiedzy, mogę tylko się domyślać, urządzenie pewnego znanego sprzedawcy refurbowanych telefonów. Ja tak się jeszcze zastanawiam, że ten ekran ogólnie świeci ładnie, ale chyba ramka jest trochę nie do końca spozycjonowana, ale przynajmniej ładnie świeci, to jest plus, bo jak co... Oryginał, ekran, oryginalny LCD, to jednak jest oryginalny ekran i to świeci tutaj naprawdę przyzwoicie. Reaguje na światło. Może na światło to nie, ale na regulację. Poprawnie, Truton działa. Z rzeczy, które można tutaj jeszcze sprawdzić, to poziom, w zasadzie to zasięg, łapanie zasięgu sieci komórkowej. Tego jeszcze w tym wszystkim nie zweryfikowałem, a urządzenie już zamknąłem. Trzymajcie kciuki, żeby było ok. Zasięg wskoczył. Zadzwonimy sobie na biuro obsługi. Tu też działa. Foliką jest zaklejona i słabo słychać. Reaguje ok. Zapraszamy do salonu. Działa. Urządzenie jest gotowe. Wartość urządzenia obecna bezcenna. Dzięki. Mam nadzieję, że Wam się podobało i coś ciekawego zobaczyliście. I może Was też znajdzie na poskładanie urządzenia dosłownie ze śmietnika. I da Wam to trochę satysfakcji. Czegoś się nauczycie. Czegoś się dowiecie i kolejne urządzenie wróci do łask i będzie mogło dalej służyć komuś. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.